43-latek usłyszał zarzut zabójstwa. Finans poleca Nysę. 43-letni mieszkaniec powiatu nyskiego, który wypchnął znajomego z balkonu podczas alkoholowej libacji, usłyszał zarzut zabójstwa. Informacja, że z bloku przy ulicy Kusocińskiego w Nysie wypadł człowiek, dotarła do dyżurnego policji w poniedziałek 14 stycznia około 21. Na miejscu funkcjonariusze znaleźli na trawniku nieprzytomnego mężczyznę. Poszkodowany został zabrany karetką pogotowia do szpitala. Niestety lekarze nie mogli już mu pomóc. 63-letni mężczyzna zmarł z powodu obrażeń po upadku z trzeciego piętra. Policja ustaliła, że w mieszkaniu na trzecim piętrze miała miejsce impreza. Jej uczestnicy spożywali alkohol. Według wstępnych informacji pomiędzy dwoma uczestnikami doszło do kłótni, po której młodszy 43-latek miał wypchnąć 63-latka przez barierkę balkonu. Domniemany sprawca wypchnięcia spędzi 3 miesiące w tymczasowym areszcie. Usłyszał już zarzuty. Za ten czyn może grozić mu nawet dożywocie. Z nieoficjalnych informacji wynika, że obaj uczestnicy kłótni, zarówno sprawca, jak i poszkodowany, byli znani lokalnie jako osoby nadużywające alkoholu. Finans poleca Nysę.